bardzo jest szkoda i przykro czasami, że wcale mnie nie znasz. Wydaje ci się, że mnie poznałaś, ale twoja diagnoza jest błędna. Dwa przeciwległe bieguny, a ty wybierasz tą drogę do piekła. Robiłem co mogłem, żebyś nie musiała się już nigdy na nikim przejechać. I wtedy poległem na błędach. Ty mówisz, że się uczymy na błędach. Może jak z tego samego błędu zrobisz doktora, to przestaniesz go popełniać. Bo tak łatwo dajesz się wkręcać, każdy ci może wszystko obiecać. Nie umiesz rozpoznać, kto kłamie, a kto mówi wszystko zawsze szczerze od serca. Ja mówię szczerze od serca, od kiedy tylko pamiętam. On też jest szczery, tylko kurwa szkoda, że wtedy, kiedy cię nie ma. Dałbym sobie uciąć rękę za te słowa, dałbym się pokroić, spalić w pierdolonych płomieniach. A gdyby już całkiem wciągnął cię kierat i nareszcie będzie mógł się do ciebie dobierać, to patrz mu prosto w zakłamane oczy z myślą o tych jego celach, o których ci nie powiedział. Bo gdyby to zrobił, to nie mogłabyś patrzeć na niego na zawsze od teraz. Też byś chciała, żeby ludzie byli jak banknoty? Pod światło by można było zobaczyć, który prawdziwy, a który fałszywy, albo po prostu to wyczuć przez dotyk. Nie musiałabyś wpadać w kłopoty. Ja nie muszę patrzeć ci w oczy, by wiedzieć, że czasem masz już tego wszystkiego dosyć. Więc zamknij choć na chwilę, skup się, pomyśl rozważnie, opuść w końcu mury tej klatki, przemyśl wszystko i spójrz realnie. Mocno trzymałem za ciebie tę gardę, byłem pewien, że jesteś tego warta. A ty zawiodłaś mnie jak zwykłą szmatę i wepchnęłaś wszystkie żyletki do gardła. I choć zapadła cisza, to rana czasem krwawi do dzisiaj. I nie zadaję pytań, bo wiem, że prędzej czy później przestaniesz oddychać. Zadławiona słonymi łzami, sercem pociętym jak sztyletami. A ja nie wiem, gdzie wtedy będę, może nie będę już tęsknił za tymi chwilami. I będę gdzieś śpiewał to, że życie jest piękne, a ciepło twojej dłoni spalone w otchłani będzie warte tyle dokładnie, co moje przytulenie, które zabrzmi jak słowa: elo, pozdro, mordo. I weź tam, trzymaj się z fartem. A gdyby już całkiem wciągnął cię kierat i nareszcie będzie mógł się do ciebie dobierać, to patrz mu prosto w zakłamane oczy z myślą o tych jego celach, o których ci nie powiedział. Bo gdyby to zrobił, to nie mogłabyś patrzeć na niego na zawsze od teraz.